Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Szczęść Boże, witamy w studiu pielgrzymkowym TV Jedyna. Hej Łukasz. Cześć Kamil. No, pomimo tych wszystkich kłód, które nam kładą wręcz pod nogi, daliśmy jakoś radę wejść tutaj, w końcu przed grupę i coś nagrać. Pomimo tych wszystkich problemów ze sprzętem, w końcu mamy też mikrofon, który odbiera to, co do niego mówimy. No i co Kamil się dzieje? O czym będziemy mówić teraz, tak krótko? Najpierw powiem, że dziękujemy za wszystkie komentarze, te pozytywne i te negatywne. Będziemy właśnie starali się przywiązywać do tego dużą uwagę, znaczy staramy, cały czas staramy, z racji tego, że sprzęt ostatnio działa jak działa, więc nie mamy szansy albo na poprawę, albo na doskonalenie tego, co jest dobrze, ale no, o czym będziemy mówić? Czy my będziemy mówić, Łukasz? Właśnie nie my, właśnie czytamy komentarze, słuchamy ludzi i idziemy do ludzi, bo przecież to nie o naszą opinię chodzi, chodzi o opinię jedyneczki, o opinię tych 160 osób za nami, które no właśnie w różny sposób przeżywają tę pielgrzymkę, więc Kamil, no idź i pytaj. No to chodź ze mną. Szczęść Boże, witam brata. Ja bym się chciał zapytać, jak się bratu idzie? Tak, po prostu, pokrótce, nie mamy dużo czasu, to tak... Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, nic nie przeszkadza? Upał, skwar? No na razie nie. Dotarłem się, doszlifowałem do tego etapu. Także bardzo dobrze. Super, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Studio TV Jedyna. Ja się chciałem tylko zapytać, tak króciutko odpowiedzi. Proszę o krótką odpowiedź. Jak się idzie? Idzie się bardzo dobrze. Coraz bliżej Jasnej Góry. I myślę, że cała pielgrzymka jest wesoła. I zapraszam tych, którzy nie idą. Nie chcą iść do Częstochowy na piechotę. Nie jest to tak ciężko. Idzie się dobrze. Dziękujemy. Szczęść Boże. O, to, widzę, że wszyscy się boją. Jak co do czego przychodzi, to każdy się boi. Szczęść Boże. Siostra się nie boi mnie? Bo ja nie gryzę ogólnie. I to. Aha, no to właśnie, ale skąd to zmęczenie, siostro? Ciężko jest? Upał przeszkadza? Oczywiście. Przeszkadza. A takie słowo zachęty dla tych, którzy nie idą, a którzy mogliby pójść z nami? Ach, ja wiem. Ja już 16 raz idę. 16. Mogę skończyć. I co zawsze siostrę tak przekonuje do tego, żeby iść? No, mówię, żebym nie umiała żyć, abym nie poszła. No to super, super, fajnie, dziękujemy, szczęść Boże. Cześć Asiu. Asiu, bo tak tutaj siostra miała problem. Słowo zachęty dla tych, którzy nie idą, a mogliby pójść z nami. No, to jest niezapomniane przeżycie. Ja na przykład znalazłam chłopaka i teraz mi nosi plecak. Od kogo te kwiaty? Od kogo te kwiaty? A sobie sama zerwałam. Dla ciebie. Przytulcie się na wizji. To nie dla ciebie. O, dobrze, super, świetnie. Czyli można też poznać wartościowych ludzi albo chłopaka. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję, Masiu. Cześć, Ania. Ja powinienem mówić, witam siostro, proszę się przedstawić. Ale, no witam siostro, proszę się przedstawić. Witam bracie, ja nazywam się Ania. O, proszę, niespodzianka. Aniu, powiedz nam coś o trasie. Jest ciężko przez te upały, tak bardzo, bardzo ciężko? Szczerze, to dzisiaj dla mnie nie jest ciężko. Dzisiaj wyjątkowo lekko mi się idzie. Super, jeszcze tylko słowo zachęty dla tych, którzy nie idą. Dacie radę, wierzę w was i Bóg też w was wierzy. Dacie radę. Dobra. Idziemy dalej, zaraz pewnie ktoś nas nie będzie chciał, a idziemy tak trochę do tyłu. Chodź. Idziemy do tyłu. O, witam! Gościnnie w TV Jedyna. Z jakiej jesteście grupy? Bo ja widzę, że poznaję, że to nie jest jedyneczka. Nie jest jedyneczka, jestem z dziesiątki. A wiecie co, to TV Jedyna to jest taka inicjatywa od tego roku. Wprowadziliśmy taką telewizję, wrzucamy później swoje materiały na stronę facebookową. Proszę tak opowiedzieć pokrótce, siostro, czy dobrze się idzie w tej naszej jedynce? Tak, bardzo dobrze, jest wesoło, dużo śpiewają i mi się podoba. A wszystkich... Ja najbardziej na tak, jest okejka dla was. A, dziękujemy. Wszystkich wcześniej prosiłem o słowo zachęty dla tych, którzy nie idą. To tak, tak, coś swojego. Serdecznie wszystkich zapraszam, jest super, dużo ludzi poznajemy. Najlepsza impreza i w ogóle wakacje tylko na pielgrzymce. No i super, dziękujemy. Tak? No nie, no dobrze, witam siostro. Ja tylko proszę o takie krótkie słowo zachęty dla tych, którzy nie idą. No bardzo żałujcie, moi drodzy, bo tutaj można spędzić super czas z przyjaciółmi, poznać nowych ludzi i mimo wszystko odpocząć. Dobrze, siostra spędza tą pielgrzymkę? Bardzo dobrze spędzam tą pielgrzymkę. Super, dziękuję bardzo. I idziemy dalej, nie no tak git. No, zaprosimy kogoś starszego. Jeszcze. Szczęść Boże.
Pomoże brat? Witam w studiu TV Jedyna. Zbieram opinię. Jak się idzie? Jak ta pielgrzymka tegoroczna? Dlaczego brat wyruszył z nami na trasę? Wyruszyłem w podziękowaniu za nasze małżeństwo, za nasze dzieci. Jak się idzie? Idzie się super. Z modlitwą wszystko można. Można przetrwać tą pogodę, która nas rozpieszcza, bo ja uważam, że lepsze to ciepło jak deszcz. Także dla nas super, my nie narzekamy. Zdecydowanie się zgadzamy co do tego ciepła. I jeszcze tylko proszę, dlaczego inni powinni wyruszyć z nami? Taka krótka opinia albo własne przemyślenie, dlaczego akurat brat wyruszył, jakby chciał zachęcić tych, którzy nie wyruszyli razem z nami, a mogliby. Oczywiście, że mogliby. Myślę, że to zależy dużo od tego, co mamy w swoim sercu, jak podchodzimy, bo na pewno dużo ludzi nie wie, jak wygląda pielgrzymka. Może dla nich jest to straszne, że tyle trzeba iść, a to wcale tak nie jest, bo idzie się z radością, prawda? I ten czas i ta droga tak szybko mija, że oczywiście jesteśmy zmęczeni, trzeba rano wstawać, no ale ludzie, coś za coś, tak? Dokładnie. Zgadzamy się, dziękujemy. Ale gorąco. TV Jedyna dociera dalej. Hej, witajcie w TV Jedyna, byliście już, gościliście wczoraj, ale ja tylko proszę tak krótko, bo już dosyć długo mówimy, słowo zachęty dla tych, którzy nie poszli z nami, a mogliby. Zapraszam wszystkich na pielgrzymkę, ponieważ jest super, mimo tego, że jest długi odcinek, to wszyscy idziemy i jesteśmy uśmiechnięci. I tak. Jest super. Tak. To... Tak, okej, tak, dzięki. Witamy brata Mirosława w studiu TV Jedyna. W końcu, debiutancko w tym roku. Który raz na pielgrzymce, bo o to muszę zapytać. Ja już nie wiem, czwarty albo piąty, nie? Czwarty albo piąty! Prawie debiutant! Tak, oczywiście. No ale... Co mam powiedzieć? Nie wiem, bo zawsze dziennikarze jakieś pytania zadają. Czy skwar skutecznie przeszkadza w pielgrzymowaniu, czy mimo wszystko tego idziemy, cieszymy się, radujemy? No ja osobiście powiem, że w tej chwili najłatwiej mi się z tych wszystkich pielgrzymek odnośnie temperatury i najlepiej znoszę. Najlepiej. Poprzednie były bardziej kryzysowe, tak. Deszcz. Organizm się przyzwyczaił. Deszcz czy skwar? Nie przeszkadza. Ja na razie idę bez deszczu. Tylko tyle, co w Pieszkowie. No to dobrze. Jeszcze słowo zachęty dla tych, którzy nie poszli razem z nami, a mogliby. No to niech się przynajmniej modlą, żebyśmy my zdrowi dotarli. To ich jest takie podstawowe zadanie. Moim zdaniem, bardzo bym serdecznie prosił o to, nie? No i mają co żałować. Tu trzeba być, przeżyć to. To się w ten czas będzie wiedziało, co się straciło. Super, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. O! Nie wiem, czy ten pod widać. No, po nas spływa. Jest gorąco, jest naprawdę gorąco, ale wchodzimy już na postój, na mszę w Radawiu, gdzie jest mnóstwo brzus. My się pod tymi brzusami skryjemy i no i w ten sposób przeżyjemy chyba 3-godzinny postój, bo potem jeszcze przed nami z 15 kilometrów. Kamil, coś na koniec, pożegnaj się ładnie, pozdrów naszych widzów i co? No coś miłego do nich. A co Łukasz? No pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli pokazać coś z dzisiejszej trasy. Jeżeli nie z trasy, to z apelu, jeżeli nie z apelu, to z postoju. I mamy nadzieję, że w jakikolwiek sposób tutaj uczestnicy pokazali, zachęcili i być może będziecie razem z nami za rok na pielgrzymkowym szlaku. Szczęść Boże! Dziękuję.